Dzień dobry, druga część QNT, lecimy. Mand MS90. Jak wspominasz Internet Football Quiz? Czy masz jakieś archiwalne zapisy z meczów? Nie, 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 absolutnie. Jako były uczestnik tej zabawy, Lech Sportim, FC Unbekan, z perspektywy tych kilkunastu lat, jestem zaskoczony, jak wielu znanych dziś ludzi było w Internet Football Quiz zaangażowanych. Pozdrawiam. Tak, są takie osoby Rafał Żurowski, który pracował w arce gdynia, Filip Kapica, który pracuje w Wilewana poza tym jeszcze kilka osób natomiast ja grając w internet Football quiz kompletnie trzymałem się z dala od tej społeczności jakoś mi się nie chciało w tym uczestniczyć to znaczy Żura zdawał mi znać kiedy jest jakiś mecz wchodziłem grałem ten mecz tyle nie sprawdzałem żadnych statystyk nie uczestniczyłem w tym życiu tego forum czy w jakichś zlotach po jakimś czasie tam często się dowiadywałem a tu ja też grałem grałem z tobą w drużynie okej okay. naprawdę nic z tego kompletnie nie pamiętam prawdę mówiąc uzek czy mocno zmienił się Krzysztof Stanowski od waszego pierwszego spotkania? Jeżeli chodzi o swój charakter, nie zmienił się, mam wrażenie, w ogóle jest taki sam. Natomiast to, co się zmieniło w nim od pierwszego spotkania, to na pewno to wyjście poza piłkę, ponieważ kiedy pierwszy raz się spotkaliśmy, to był dziennikarzem stricte piłkarskim, a teraz w sumie jest takim dziennikarzem ogólnym, powiedziałbym, który zajmuje się bardzo wieloma. Rzeczami, i to, i to jest chyba ta kluczowa rzecz. I mam takie wrażenie, może się mylę, że ta zmiana w nim nastąpiła w momencie, kiedy napisał taki artykuł, na weszło. Teraz mówię z głowy: Puenta była mniej więcej taka, że wiem, jakim samochodem jeździ Monika Brodka, a nie wiem, kto jest premierem Izraela. Generalnie taka była puęta tego tekstu, że my zupełnie nie wiemy. Kim są na przykład najważniejsi ludzie na świecie, jak wygląda polityka w bardzo ważnych krajach, kto rządzi światem i tak A często skupiamy się właśnie na jakichś takich pierdołach czy bzdurach typu, kto jakim samochodem jeździ, ponieważ media serwują nam właśnie taką papkę. Taka była pojęta tego tekstu i ten tekst bardzo się poniósł wtedy. Pamiętam, że on bił rekordy, że miał bardzo duży zasięg, że był kopiowany w wielu różnych mediach i mam wrażenie, że stan wtedy poczuł krew i poczuł, że. Jeśli ma coś do powiedzenia na inne tematy, to ludzie będą chcieli tego też wysłuchać. I później takich tekstów też społecznych, politycznych, jak zwał, tak zwał, no było po prostu coraz więcej. I myślę, że to jest właśnie ta, ta główna zmiana i że dzisiaj mam takie wrażenie, że bardziej go nawet to kręci niż samo nagrywanie o, o piłce. Czyli te tematy, no, nie ma co ukrywać, dużo istotniejsze. Więc to jest ta chyba największa zmiana. Czemek Erpel, jedna rzecz, którą byś wyplenił z polskiego dziennikarstwa sportowego oraz coś, co wyróżnia pozytywnie i negatywnie polskie dziennikarstwo sportowe na tle innych krajów. Co bym wyplenił? Nie wiem, co wyróżnia pozytywnie, co wyróżnia negatywnie. Są dziennikarze, którzy moim zdaniem, na przykład kiedy piszą artykuły, to, to w żaden sposób nie odstają od Kikera, El Pais czy Guardiana. No, jest kilku takich dziennikarzy na, na bardzo wysokim poziomie. Na minus na pewno wyróżnia nas brak, albo inaczej, mniejsza liczba takich newsów ogólnoświatowych z piłki. Natomiast wynika to po prostu z tego, że wielu agentów piłkarskich nie ma interesu w tym, żeby podawać daną informację polskiemu dziennikarzowi, tylko oni wiedzą, że jeżeli podadzą ją Di Marzio, czy Fabrizio Romano, czy komuś tam innemu, to ona się odbije dużo większym echem. Ja taką perspektywę agenta w 100% rozumiem. Pewnie, gdybym był agentem, postępowałbym tak samo. Co bym wyplenił? Nad tym się zastanawiałem, powiem ci, że kiedy przekopywałem to pytanie i doszedłem do wniosku, że wypleniłbym jedną rzecz. Zapraszanie do dyskusji ludzi, którzy nie mają nic do powiedzenia. To bym wyplenił. Bo często tak jest. Naprawdę ja nie atakuję tutaj branży pod tytułem eks piłkarze, bo jest wielu mega wartościowych piłkarzy, którzy później mają bardzo dużo do powiedzenia. Uważam, że takie odkrycia z ostatniego roku to są chociażby czarek Wilka także Igor Lewczuk. Natomiast w tym jeszcze starszym pokoleniu jest bardzo wielu eks-piłkarzy, którzy nawet nie oglądają meczów. Czasem mam wrażenie, że nie oglądają meczów, które komentują. Natomiast y, którzy nie interesują się piłką i to widać i później przychodzą do studia i, i się wykładają. Więc y, nie wiem, czy jest sens y, tylko walczyć o to, żeby przyciągać nazwiskiem, bo uważam, że merytoryczne kwestie też za tym powinny iść. I wydaje mi się, że z każdym kolejnym rokiem, z każdą kolejną dekadą i pokoleniem będzie z tym coraz mniejszy problem. To znaczy, że będzie coraz więcej właśnie takich, takich ludzi jak, jak ta dwójka, którą wspomniałem, czyli postaci, które piłką się interesują, które oglądają mecze, które dobrze wypadają w telewizji i które mają coś do powiedzenia. Damian S. Może najpierw podzielę się swoimi odczuciami. Od, odkąd wybuchła wojna, na wschodzie takie sprawy jak sport przy kwestiach ostatecznych straciły na znaczeniu. Brakuje mi radości z oglądania meczów, podchodzę do nich znacznie mniej emocjonalnie, bez względu na to, czy jest to klasyk czy Liga Mistrzów. Chciałbym zapytać, jaki czy w ogóle zmieniło się Twoje podejście do sportu w ostatnim czasie? Skąd czerpiesz radość i motywację do pracy w obecnej sytuacji? Damian, to jest moja praca, więc ja nie mogę jakoś, nie wiem, szukać dodatkowej motywacji, bo ja mam ogólnie motywację po prostu do wykonywania tej pracy, a gdybym jej nie miał, no to też zarabiam pieniądze i to jest moja praca, podkreślam. Ale jeżeli chodzi o to podejście do oglądania meczów, to nie ukrywam, że był. Że był taki moment, kiedy oglądając mecze, miałem problem, żeby na tych meczach się skupić, i wydaje mi się, że nie ma w tym niczego szczególnie zaskakującego, bo, no bo te informacje, które do nas docierały za wschodniej granicy, były po prostu przytłaczające i, i trudno się było skupić. O, miałem kilka takich meczów, które obejrzałem, mecz się kończył i ja taki miałem wrażenie: kurczę, nic z tego nie wiem, tak naprawdę. No, czasy są takie, jakie są, beznadziejne i, i nie da się od tego odciąć, bo ważniejsze rzeczy dzieją się właśnie tam, tak jak wspomniałeś, więc, więc tak to wygląda, jeśli chodzi o mnie. Kupson, w jakim duecie komentatorskim czujesz się najlepiej? Czy istnieje możliwość utworzenia takiego duetu na stałe? Liczę na jakąś ciekawą anegdotkę z budki komentatorskiej albo z przygotowań do wczorajszego klasyku. W jakim duecie komentatorskim czuję się najlepiej? z wielu duetach, ponieważ wydaje mi się, że mam taką łatwość, żeby dogadać się z każdym podczas meczu i w Kanal Plus nie miałem takiej osoby, z którą czułbym się źle w takim duecie. Czy istnieje możliwość utworzenia takiego duetu na stałe? Nie za bardzo, ponieważ ludzie komentują różne ligi, różne mają wyjazdy i tak dalej, więc w zasadzie byłoby to bardzo trudne do zrealizowania, chyba że mówimy na przykład o jakimś duecie, który jest przypisany wyłącznie do jednej ligi. Natomiast dużo mam takich duetów. No, jeśli chodzi o Ligę Hiszpańską, to z Adamem Archińskim, czy, czy z Wiśnią komentuje mi się bardzo dobrze, z Piotrem Labogą komentuje mi się bardzo dobrze, Wilewę ze Świętym się dobrze komentowało między innymi. Jeśli chodzi o Bundesliga, to z Mateuszem Borkiem czy z Bartkiem Gleniem super. Jeśli chodzi o ekstraklasę, kiedy ja jestem jedynką, to, to uwielbiałem komentować mecze z Grześkiem Mielcarskim, z Kamilem Kosowskim. Dużo jest takich osób. Anegdoty. Lepiej chyba nie mówisz tej anegdoty z klasyku ostatniego. Ravcio M00. Czy nie myśleliście o nieco dłuższym formacie Ola La Liga? Mam wrażenie, że niespełna godzina programu to trochę mało. Wiem, że telewizja i ramy czasowe rządzą się swoimi prawami, ale program ma fajny potencjał na więcej niż godzinę, tym bardziej, że słucha się Was dobrze. Myśleliśmy o wielu zmianach i prawdopodobnie do takich zmian dojdzie w kolejnym sezonie, natomiast jeszcze decyzje nie zostały podjęte, więc nie chcę tutaj uprzedzać. Mateusz, czy odnalazłbyś się w obecnej redakcji Weszło? Jaki format prowadziłbyś na Weszło TV? Czy wygrałbyś quiz z udziałem Mateusza Rokuszewskiego, gdybyś został zaproszony? Czy odnalazłbym się? Skoro się odnalazłem kiedyś, no to pewnie bym się odnalazł bez żadnego problemu. Jaki format bym prowadził? Pewnie taki, jaki prowadzę tutaj. Nie wiem, nie mam pojęcia. Aczkolwiek no, tego kanału nigdzie indziej bym nie przeniósł. Nie wiem, nie potrafię Ci odpowiedzieć, jakie oni tam mają plany. Ale no, ja nie chcę odchodzić z miejsca, w którym pracuję w tym momencie. To, to jest przede wszystkim najistotniejsze, odpowiadając na Twoje pytanie. Czy wygrałbym quiz z udziałem Mateusza Rokuszewskiego? Gdyby quiz dotyczył Ekstraklasy, to nie ma takiej osoby w Polsce, która wygrałaby z Mateuszem Rokuszewskim. Tak uważam. Facet ma nieprawdopodobną wiedzę i pamięć naprawdę do piłkarzy, którzy... Zagrali 15 minut w jakimś meczu, no to, to, jest nie, to jest niesamowite. A swoją drogą, jeśli chodzi o pamięć do wydarzeń boiskowych, to może tego nie wiecie, yy, ma na niewiarygodnym poziomie Wojciech Jagoda. To jest, to jest jakieś zjawisko, serio, niesamowite. Wspominasz mu, że będziesz komentował mecz, dajmy na to, Krakowia-Piazgliwice. I on Ci powie, no tak, w 2011 roku była taka ciekawa sytuacja, tam w którejś tam minucie coś tam była taka zmiana. i Mówi konkretnie każdą sytuację, każdą akcję, niebywałe. Pod tym względem. E, Szymon Halek, jak duży w Twoim odczuciu jest ból towarzyszący robieniu tatuażu? To jest kwestia totalnie indywidualna, każdy reaguje inaczej, czy pokażesz nową dziarkę. E, wiesz co, nie, bo nie jest zrobiona. Od góry do dołu prawie do nadgarstka, prawie nie do końca, ale to jest jeszcze duże rzeczy do zrobienia. Myślę, że jeszcze z trzy wyjścia do szery tatu. To nie jest reklama, tylko fajni ludzie. Prowadzą tę firmę. Jeszcze z trzy wyjścia pewnie mnie czekają, a nie ma sensu pokazywać czegoś, co jeszcze nie jest skończone, prawda? Rafał 96, ile czasu dziennie poświęcałeś na naukę nowego języka? Na filologii mieliśmy naukę praktyczną, to się nazywało TP. To było cztery, chyba mniej więcej cztery razy w tygodniu po, po półtorej godziny, albo nawet więcej. Natomiast z biegiem czasu, z każdym kolejnym semestrem dochodziły dodatkowe zajęcia typu. Typu, historia Portugalii. Nie, historia Portugalii była po polsku. E... Literatura portugalska była po portugalsku. Jakieś, te, jakieś przedmioty związane z Brazylią czy z portugalskojęzycznymi krajami w Afryce, te rzeczy też były po portugalsku. Sporo było różnych takich zajęć, które nie nazywały się nauka praktyczna języka, ale były prowadzone po prostu w innym języku. Więc no wtedy to multum czasu, naprawdę. To tru trudno jest przeliczyć. Na dwa, że ja jeszcze robiłem bardzo dużo we własnym zakresie po to, żeby, żeby nauczyć się języka portugalskiego, brazylijskiego, który jest inny niż ta wersja, którą y, przedstawiano nam na zajęciach, bo my mieliśmy portugalski, europejski i zajęcia były prowadzone przez kilka pań, na przykład z Portugalii, a ja wolałem wersję brazylijską po prostu, chyba jako jedyny zresztą w grupie. Więc y, robiłem dużo, żeby y, wiedzieć, gdzie są różnice, ponieważ od początku. Zostało mi powiedziane, że jeżeli chcesz przejść na brazylijski, to nie ma problemu, ale masz, nie możesz w, wtedy popełniać błędów, czyli na przykład nie możesz korzystać y, z tej wersji europejskiej, żeby mówić, mówić nią po brazylijsku, ponieważ będziesz tam miał minusy na egzaminie. Inna sprawa, że mnie tam oceny kompletnie nie interesowały, to czy tam będę miał 3 czy 5, to żadnego dla mnie znaczenia nie miało, y, ale tylko zależało mi na tym, żeby języka się nauczyć. Ale jeśli chodzi o czas poświęcany, no to wtedy to naprawdę było bardzo, bardzo, bardzo dużo. Jan Kolankiewicz, jaki był odbiór Twojego filmiku o Sołzie w Brazylii? Odbiór był taki, że napisał do mnie jeden kolega z Brazylii i zasugerował coś w tym stylu, że wypadam z każdej lodówki tam, jeśli chodzi o media, że praktycznie każda telewizja to pokazała. Czy sprawił, że jesteś bardziej rozpoznawalny w tamtejszym środowisku piłkarskim? Sprawił o tyle, że jeżeli coś się dzieje w kontekście Polski na przykład... No, to coraz częściej się zdarza, że dostaję jakieś tam telefony stamtąd, czy mogę wystąpić na jakimś kanale, w telewizji, w stacji radiowej. No, ostatnio było bardzo dużo pytań o mecz Polski z Rosją. Dużo, naprawdę, więc kilku osobom pewnie tam zapadłem w pamięci i raz na jakiś czas przypominają sobie o mnie i też pamiętają o mnie kibice Flamengo, bo dostałem dużo informacji, przepraszam, dużo takich wiadomości. W ostatnim czasie, w ostatnich dniach, na zasadzie zabierzcie sobie z powrotem tego Paulo Souza do Polski, nie zaakceptowałem tej propozycji. Plus, jaki jest Twój ulubiony brazylijski klub? Jako dzieciak nie miałem takiego ulubionego klubu, natomiast tak jak mówiłem w kontekście filmików o Souzie, no, na mnie Flamengo zrobiło gigantyczne wrażenie, jeśli chodzi o wymiar tego klubu. Nie mam takiego chyba sentymentu, ale jeśli bym miał postawić, to, to pewnie Flamengo. Też pewnie przez to, że jak byłem na Mistrzostwach Świata w Brazylii, to powiedzmy takim naszym hostem był dziennikarz Globo zajmujący się flamengo i on mówił od rana do wieczora: Flamengo, 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 słuchaj, pójdziemy tam do moich teściów na kolację. Moja żona, moi teściowie są za Vasco, ponieważ to była rodzina, która przyjechała kilkadziesiąt lat temu z Portugalii, a ta portugalska imigracja w Rio właśnie kręci się wokół Vasco da Gama a on był za Flamengo. Flamengo, Flamengo cały czas, więc no, chyba mnie przekonał. Paweł Kuliński. Czy nie sądzisz, że z morą komentarza stało się zagadywanie meczów, szczególnie poprzez wtrącanie tony ciekawostek i informacji niezwiązanych z meczem? E, odpowiadając na pytanie, jest kilku dziennikarzy ze starszego pokolenia, pokolenia dziennikarzy, którzy funkcjonują już od ładnych nie wiem, dwudziestu może paru lat, którzy opierają swój komentarz na ciekawostkach dużo bardziej niż wielu młodych komentatorów, więc nie powiedziałbym, że to jest zmora, że to jest znak czasu, że to wystąpiło teraz, ponieważ to wszystko zależy od osoby. Obejrzałem Real Madrid, Barcelona, mówiliście non-stop. Bzdura. Totalnie nie. Nawet często były takie momenty w trakcie tego meczu, kiedy ja celowo przestawałem mówić i żeby można było trochę poczuć ten klimat, żeby były trybuny. Naprawdę zwracam na to uwagę. Jeżeli popełniałem taki błąd, a pewnie popełniałem, to na początku, kiedy tego gadania było za dużo. Teraz naprawdę coraz częściej się zamykam i jeżeli mam do siebie jakieś zastrzeżenia, bo już takie pytanie było przy ostatnim QNT, ostatnie El Clasico, to totalnie nie o zagadanie meczu i uważam, że to jest, że ta opinia po prostu jest trochę oderwana, bo. bo tak nie było w radio nie może być ciszy ale w tv to powszechne młodego pokolenia komentatorów. No właśnie mówię ci, zależy. Są komentatorzy, którzy opierają się na ciekawostkach, są tacy, którzy wolą inny typ komentarza. Jeśli chodzi o ostatni klasyk, ja więcej ciekawostek, czy więcej ogólnie mówiłem, kiedy to spotkanie troszkę e, zamarzło pod koniec drugiej połowy, kiedy już nie było takiego rytmu, kiedy już nie było takiego tempa. No i wtedy, wtedy można wyjść troszkę bardziej poza boisko. Natomiast w pierwszej połowie był taki ogień w zasadzie non stop, że nie było kiedy mówić o jakichś. O, proszę bardzo, nagrywam już tak długo, że aż Rafael waran mi znikał. Tego, tego tutaj nie zakładałem, muszę wam powiedzieć. No dobra, zaraz to naprawię. Rafael Waran wrócił, więc jedziemy dalej. Jura, czy ogarniasz mecze pod kątem taktyki, czy w trakcie meczu jesteś w stanie wyłapać, że drużyna A robi to czy tamto, gdy drużyna B robi to, tamto czy to? No, myślę, że po kilkuset spotkaniach jak najbardziej tak, że gdybym tego nie umiał, to po prostu bym do tej roboty się nie nadawał. Kiedyś mówiłem o tym, że najważniejsze jest to, żeby nie patrzeć na piłkę, tylko na ustawienie drużyny, i wydaje mi się, że jeżeli chodzi o. O różne role piłkarzy, o zmiany systemu, o różne korekty w trakcie meczu, to jestem w stanie to wyłapać. Na pewno nie na takim poziomie jak na przykład trenerzy, którzy komentują dane spotkania, natomiast wydaje mi się, że daje radę pod tym względem i też często dostaję takie głosy ze środowiska piłkarskiego, że fajne było na przykład to, że coś wyłapałem z danego meczu. Z Hezar, w jakim hiszpańskim mieście najchętniej spędziłby Pan miesiąc urlopu? W Barcelonie, ponieważ jest morze, są fajne miejsca niedaleko Andora, góry, można sobie pojeździć i w zasadzie wszystko tam jest, czego potrzebujesz do życia. Natomiast nie samo centrum Barcelony, raczej wolałbym znaleźć jakieś miejsce spokojniejsze na przykład niż Rambla. Tak też postąpiłem przy okazji ostatnich wakacji właśnie w Barcelonie. Czy Mati Kasz, Przemek nadawałby się do Realu Madryt zamiast Carvajala? Mati Kasz wygląda bardzo dobrze i do Atletico pewnie by się nadawał, pasowałby do tego stylu, natomiast żeby wejść do Realu Madryt i zastąpić dla niego Carvajala, naprawdę musisz być wielkim piłkarzem i wydaje mi się, że za mało czasu Mati Kasz spędził na tym najwyższym poziomie, żeby można było ocenić go właśnie pod, taki, pod takim kątem, żebyśmy wiedzieli, czy on poradzi sobie z presją, czy ten klub go nie przytłoczy, czy on będzie potrafił się dostosować po przejściu z Premier League do Ligi Hiszpańskiej, co nie jest takie proste. Myślę, że jest za wcześnie, żeby tak powiedzieć. Natomiast do Atletico, do tego stylu, jak najbardziej by pasował. Czekam na ten transfer i na pewno przygotuję odcinek. Um, 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 Artur G. Na obecną chwilę największą bolączką Barcelony jest środek obrony. Barsa traci za dużo bramek. Prawdopodobnie przyszły środek obrony Barsy to Araujo Garcia Pique oraz Kristensen. Przy założeniu, że znajdą się chętni na Umtiti'ego, jego Longleta i Mingese, jak w ogóle oceniasz zamiar podpisania przez klub duńczyka i którzy obrońcy graliby w podstawowej. 11. Araujo bądź Christensen i Garcia, jeśli założymy, że Pika za chwilkę zakończy karierę. O Christensenie pojawi się tutaj oddzielny odcinek, kiedy ten piłkarz podpisze kontrakt z Barceloną. Nie ukrywam, że cały research mam już przygotowany, tylko czekam na złożenie podpisu. Jeśli Kessi podpisze kontrakt, to też pojawi się oddzielny odcinek. Wcześniej był taki odcinek wprowadzający rozmowa z Marcinem Długoszem właśnie a propos tego, jakie spojrzenie na Kessiego ma kibic Milanu. Marcin Devson. Ostatnio wspomniałeś o nowym formacie rozmów z gośćmi, no taka propos którzy w danej tematyce są bardziej biegli od ciebie czy będą to też goście zagraniczni można byłoby wrzucać napisy raczej nie, ponieważ odnoszę wrażenie, że ludzie jednak tego kanału bardziej słuchają że jeżeli puszczają go na telewizorze, to on leci w tle ale bardziej go słuchają niż na przykład cały czas patrzą no bo to nie miałoby raczej sensu. Nie wykluczam całkowicie czegoś takiego, ponieważ jeśli trafiłby się jakiś e, fantastyczny rozmówca, to, e, to chyba warto z tego skorzystać. Natomiast ogólnie raczej będę stawiał na rozmówców, którzy posługują się językiem polskim. E, I ten sam pan, które z hiszpańskojęzycznych miast zrobiło na tobie największe wrażenie klimatem, kulturą, architekturą czy kuchnią. Bardzo mi się podobała Sewilla, bardzo fajnym mie miejscem jest Walencja, więc pewnie postawiłbym na te dwa. Czy można spodziewać się częstszych wizyt w kanale sportowym? Zobaczymy. Myślę, że tak. Aro, czy Pedri to już topka środkowych pomocników świata? Patrząc na to, jak gra momentami, można złapać się za głowę i powiedzieć jedno wielkie wow. Pedri z ostatnich tygodni gra zdecydowanie lepiej niż na Mistrzostwach Europy, gdzie grał świetnie i gdzie wypadł na jedno z głównych odkryć tego turnieju, ale w ogóle cały ten sezon, w którym Pedri rozegrał ponad 70 meczów, bo to jeszcze była, były igrzyska, ale to był bardzo dobry czas. Oczywiście były takie momenty, w których dało się zauważyć, że ten piłkarz jest bardzo zmęczony. Natomiast te ostatnie tygodnie to jest progres o nie wiem ile set procent względem poprzedniego sezonu. Naprawdę Pedri jest coraz lepszy i no, robi niesamowite wrażenie ten gość. To jest zdumiewające. Od razu przypomina mi się. Kazus Santiago Casorli, którego kiedyś szawi podczas któregoś ze zgrupowań reprezentacji zapytał, słuchaj, jak to jest możliwe, że ty nie byłeś wyszkolony w wielkim klubie, przez jakąś wielką akademię. No z Pedrim jest tak samo. i Niesamowite wrażenie robi ten jego szósty zmysł na boisku, bo to jest facet, który sprawia takie wrażenie, jakby naprawdę miał w głowie całą tę powierzchnię boiska i w każdym momencie wiedział, kto, gdzie, jak jest ustawiony, już abstrahując od techniki i tak dalej. Przede wszystkim to czucie gry no, jest niewiarygodne u tego gościa i robi, robi na mnie olbrzymie wrażenie, Pedri. Z meczu na mecz coraz większe. I warto, myślę, jeśli macie taką możliwość, skoczyć sobie właśnie kiedyś na mecz Barcelony i patrzeć, zwrócić uwagę na Pedriego. Hans Koltz. czy uważasz, że możliwe jest w futbolu zanik pozycji i funkcjonowanie zespołów na zasadzie, że każdy zawodnik może wykonywać te same obowiązki? Coraz częściej można zauważyć odchodzenie od klasycznej dziewiątki, ewolucję napastników poprzez rozszerzenie obowiązków. Całkowity zanik pozycji jest niemożliwy. <laughs> Funkcjonowanie zawodników na zasadzie takiej, że zawodnicy dostają różne role, jako od Juliana Nagelsmana, jak najbardziej tak. Uważam, że będzie coraz więcej piłkarzy wszechstronnych i że coraz więcej klubów będzie postępowało tak jak Atletico, które często ściąga właśnie takich zawodników, którzy obskoczą kilka pozycji. No, takich przykładów tam jest naprawdę multum. Marcos Llorente, teraz do Mandawa, Mario Hermoso, Antoine Griezmann, Joffrey Kondogbia. Myślę, że będzie coraz więcej takich klubów. Ale takie całkowite odejście od pozycji, no nie, no bo każdy jednak ma jakieś swoje amplua, jak to się ładnie mówi i coś, z czym czuje się najlepiej. Robert Rekowski. Jak tam z challengeem komentatorskim w trakcie meczu? Czy jakieś kroki w tym kierunku zostały poczynione po wizycie w kanale sportowym? Nie, ale kiedy wyszedłem po pierwszej połowie z Dziupli na Wajekas, przy okazji meczu Rayo z Atletico, to podeszła do mnie grupka kibiców z Polski i jeden pan zapytał, czy w ramach właśnie challenge'u mogę powiedzieć w drugiej połowie słowo kraśnik. E, Powiedziałem, no, że za grubo chyba i że mimo wszystko trudno byłoby coś takiego wplątać. Gdyby to był mecz ekstra klasy to pewnie jakoś dałoby się coś wykombinować, natomiast no, przy, meczu, przy meczu hiszpańskim, czekam na Wasze propozycje w komentarzach, ale trudno byłoby znaleźć taki kontekst, żeby można było tam wrzucić kraśnik. No, nie jest to proste, ale jeśli ktoś by tak zrobił, no to, to szacun. Stanisław Michael. Tomku, czy przyznasz się do błędów w postaci niezrozumienia przekazu Terego i odwołania wywiadu? Nadal ciężko mi uwierzyć, że akurat Ty się tak zachowałeś. Nie przyznam się do błędu, ponieważ nie uważam, żeby to był błąd. Postąpiłem zgodnie z własnym sumieniem, o tym właśnie mówiłem w kanale sportowym. Hubi, jak wygląda aktualnie Twoja relacja z Mateuszem Święcickim? Bo kiedyś wyglądaliście na dobrych ziomków, a teraz wygląda to tak, jakbyście się unikali. Nie, nie unikamy się, tylko po prostu najczęściej widzimy się przy jakichś różnych eventach, meczach i tak dalej. I tak wygląda ta relacja, natomiast mamy, ja przynajmniej mam do, do Mateusza y, takie pozytywne podejście, i absolutnie nie ma czegoś takiego, że się unikamy. Mm. Domino, czy usłyszymy kiedyś Twój krzyk w trakcie komentowania meczu, tak jak popularne Sergi Roberto, czy raczej nie masz tendencji do aż tak ekspresyjnego wyrażania emocji w trakcie komentowania, nawet najbardziej emocjonujących meczów? Pozdrawiam. Jeżeli komentuję mecz jako jedynka, to komentuję go inaczej. Jeżeli komentuję mecz jako dwójka, to moim zadaniem nie jest budowanie takich emocji, jak w przypadku jedynki. Oczywiście moim zadaniem jest też to, żeby nie spaść za bardzo z tych emocji, żeby nie było tak, że jedynka jest taka, a dwójka taka. Tylko no inną no rolę ma dwójka, inną no rolę ma jedynka. Eee, I uważam, że było sporo takich meczów w ekstraklasie, które komentowałem. Na przykład mój pierwszy mecz Wisła Kraków, Śląsk Wrocław, kiedy pięknego gola z dystansu strzelił Dino Stiglitz, czy na przykład mecz Górnik zabrze Wisła Kraków, gdzie no może nie było takiego Sergiego Roberto, no bo to też nie była taka waga meczu. Też nie można przesadzać i odlecieć w drugą stronę, ale kiedy te emocje były. Borek Dev, co ci nie pasuje w Realu Madryt, że masz do nich aż taką nienawiść i kto ci przydziela ich mecze do komentowania, kulesie. Pracodawca przydziela mecze, a ta nienawiść wynika po prostu z tego, że mam taki układ z Joannem Laportą, Wiesz, że on chce, żebym komentował mecze właśnie w taki sposób, żeby później pan Borek Dev pisał takie komentarze, i wydaje mi się, że z tego to po prostu wynika. Właśnie z tego układu z Laportą. Ja Nie chciałem się do tego przyznawać, no ale chyba nadszedł odpowiedni czas, skoro dostałem tak ważne pytanie. Samuel Dobrowolski. Panie Tomku, czy jest pan osobą wierzącą? Nie. Tomasz Marciniak. Skąd osoby takie jak Fabricio Romano biorą swoją wiedzę na temat ruchów transferowych? Głównie od agentów i od dyrektorów sportowych, przede wszystkim od agentów piłkarskich. Mecenas. Wybrał pan liceum czy technikum? Jaki to był kierunek? Liceum, kierunek dziennikarski, aczkolwiek nie miało to żadnego znaczenia, bo w zasadzie wydaje mi się, że te różnice pomiędzy tymi kierunkami, czy to był humanistyczny, czy dziennikarski, były znikome i w sumie i tak wybór kierunku liceum aż takiego wielkiego znaczenia. Moim zdaniem nie ma, przynajmniej jeśli chodzi o te humanistyczne kierunki. Dużo ważniejsze są studia. Pan Wojciech. Tomek, jak często chodzisz do fryzjera? Raz na trzy tygodnie powinienem. Damian Grochowski, Seba Szymański w Ralu Sociedad, możliwe czy plotka? Jeśli możliwe, jakie ma szanse na grę? Obiecuję, że jeżeli pojawi się taki transfer, jeżeli on dojdzie do skutku, to będzie tutaj oddzielny odcinek na ten temat. Uważam, że ma szansę na grę, ale rozszerzę to, jeżeli faktycznie będzie o czym rozmawiać. Konrad, stary Słowak czy Hiszpan z trzeciej ligi? Zdecydowanie Hiszpan z trzeciej ligi. Hiszpan odpowiednio wyselekcjonowany to może być skarb dla polskiego klubu. Zresztą, ostatnio będąc na El Clasico w Madrycie, sporo czasu spędziłem z Gerardem Badią czyli właśnie Hiszpanem z niższej ligi, który trafił do, do polskiej ekstraklasy i stał się świetnym piłkarzem, legendą swojego klubu. I on sam mówił, że teraz występując w niższych ligach hiszpańskich, często dostaje właśnie takie pytania, czy mógłby komuś pomóc, na przykład trafić do Polski. Więc ci Hiszpanie, aż palą się, żeby do nas przychodzić i uważam, że trzeba ten rynek odpowiednio selekcjonować i można wybrać perełki, piłkarzy, których ściągasz za niewielkie pieniądze, dajesz im stosunkowo niewielkie pieniądze, a później transferujesz na przykład do Ligi Tureckiej. Uważam, że to jest dobry ruch. Borek. Jak to jest być pomylonym z Katarzyną Lubnauer? Znakomicie, nie ukrywam. Mamy tę samą stylistkę i myślę, że z tego to wynika. Piotr. Tomku, który polski piłkarz jest twoim zdaniem największym zmarnowanym talentem XXI wieku? Nie wiem czy największym, bo trudno jest to porównywać. Bardzo wysoko na pewno jest Dawid, Jańczy, Dawid Janczyk, ale chyba numerem jeden, jeżeli chodzi o swój profil i przede wszystkim rzadkość, żeby znaleźć takich piłkarzy w Polsce, bo bardzo rzadko ktoś taki u nas się rodzi, to Rafał Wolski, jak przypominam sobie jego mecze w barwach legii z PSW. Z Lechią Gdańskiego, pojedynki z Luką Włóczko. Takie niekonwencjonalne zagrania Jak czasami sobie, sobie przypominam nawet tego Rafała Wolskiego, patrząc na aktualną wersję Rafała wiśle płock jakieś takie nawiązania do tych meczów, takie bonusiki dokładane właśnie do jego gry. Taką grę bardzo estetyczną, bardzo ciekawe dribblingi. Naprawdę mi szkoda, że ten gość nie zrobił kariery, bo myślę, że piłkarsko potencjał miał fantastyczny. I to by było tyle, jeżeli chodzi o to dwuczęściowe QA. Jeżeli macie dodatkowe pytania, to zapraszam, za miesiąc pojawi się kolejna seria. Przepraszam tych, którzy nie dostali odpowiedzi, ale tych pytań było pewnie łącząc Twittera i kartę społeczność z 1000. Bardzo wszystkim dziękuję za te pytania i do następnego razu.